Siemano, przejmuję te nudne vlogi, więc już nudne nie będą. Jest tutaj dwóch największych przystojniaków z EPC. Jestem ja i jest jeszcze tutaj Spermiwak. Kto? Simiwak, Piwek, tak zwany Miwak. I którą mamy godzinę? Pierwszą. Mamy pierwszą godzinę. Nic w sumie dzisiaj nie zrobiliśmy, byliśmy w Escape Roomie. Wygraliśmy go, w sensie ja wygrałem swój, przeszedłem swój escape room. Druga drużyna, która składała się z pani menedżerki, Miwaka, Czajka i Brunesa, nie udało im się ukończyć z wiadomych przyczyn, lecz nie mogę ich niestety tutaj powiedzieć. I jest pierwsza, nic nie zrobiliśmy, zjedliśmy właśnie duże pizze, cztery, na dwie osoby. I będziemy wybierać się do pralni, bo nie mamy w czym chodzić i ostatnie 3 dni wszyscy pożyczają ubrania od Zeturala. Każdy ma jego gadzie, to jest trochę już dziwne. Ale idziemy po barkującą część naszej ekipy. Dzisiaj po wódeczkę. Żartowałem, idziemy po pyrkę. Niestety. Czemu tak mówisz o... Wolałem wódeczkę. Tak będzie. Ty, śmieci tu rybą, nie? No, w sumie, jakbyś się zastanowić. Może opryki jest jakaś rzecz. Pyrka! FBI, open up! Jesteś kurwa na vlogu właśnie teraz, pyrka. Przyjechaliśmy na bootcamp. Pociągiem, niektórzy samolotem. Każdy normalny zapakowany w plecach, bądź inne walizki. Miwak przyjechał i kurwa, patrzcie to. Ty przyszedł. Przyjechał do EPC z reklamówką, zapakował tam ubrania i nic więcej nie ma. Miwak. No nie będę oszukiwał. Nie chciało mi się pakować rzeczy do dwóch torb, to wziąłem do reklamówki. No to niezła reklamowa. Pyrka, co na to twoja zakola? Nic. Co na to twoja zakola? Zrób chomika, błagam, zrób chomika. No, zrobiłem, ale zrób chomika na vloga. Bo potrafię mówić z wodą w buzi. Patrzcie to. O Damian, gdzie siema. Właśnie dotarliśmy? Dotarliśmy do tak zwanej pralni. Laundry. I co no, będziesz robił? No tu mamy gacie z prala, wszystkie. Tutaj jest jeszcze jeden plecak gaci z Eturala. Jeszcze jeden plecak gaci z Eturala. Są serpani, tu coś chodzi? Otwarte do trzeciej? A jesteśmy tutaj o pierwszej, którejś, nie wiem, pierwszej 20. Tutaj Miwak pokaże nam jak trzeba... Wybieramy waszą pralkę. Teraz a która jest twoja? Numer 4. Numer 4. Płacimy kartą. Mogę kartą? Czy muszę coś wcisnąć? No tutaj masz, żeby przybliżyć. Tutaj? Czekaj, no tu płyn do pukania. W to płyn do pukania. Też przytrzymaj. No. Czyli to? Tu był płyn do pukania. A tego się nie pije przypadkiem? To się pije właśnie. I to tu. I proszek? Proszek tam? Tu, nie no. Wiem. No czekaj, tam jest co? No tam tak, proszek. No pranie zasadnicze proszek. No. No. Udało się. Nara. Rozwiązaliśmy zagadkę, proszku. Dobra. Ty pyrka, czemu ty wziąłeś 3? No bo kubki. Bo kupiłem i nie podłożyłem i myślałem, że od razu będzie lecieć mi 3. Udało ci się zapłacić? Proszę czekać na potwierdzenie. Udało mi się zapłacić, czekam na potwierdzenie. Authorization in English. Karta zaakceptowana. Nie, to jest autoryzacja napisana. I teraz wciskam tu. Czy na odwrót to było? Bo tak. No jest dobrze, no i teraz dostał tutaj proszek z płyn. Siemano, witam was znowu, ponownie, jeszcze raz. To jest ta sama noc. I właśnie dostałem informację, że zdjęli kolejnego vloga przez moją osobę. Bo jest coward na nim. I wydaje mi się, że to jest jakieś kurwa nieporozumienie, bo nawet człowiek już nic nie może powiedzieć. I właśnie w tym momencie musimy wybrać się na tak zwaną stację Orlen. Bo Miwak powiedział, że bez piwa dzisiaj nie wraca. Ja tak powiedziałem. To jest prawda. Jeszcze był Łukasz tutaj Grześkowiak też tak powiedział. I idziemy jeszcze dla papierosy, dla pana ochroniarza. Pełor. Jakie to były papierosy? Kamele cienkie. Kamele cienkie. Jesteś pewny, że takie były? Nie, no ty się pytać drugi. Szczerze wam powiem, że pierwszy raz jestem w Warszawie. No i się troszkę boję, że ktoś mnie zanurzuje tutaj. No i co, no i tak właśnie wygląda życie profesjonalnych graczy. Pewnie myśleliście, że to jest luksus, komfort. Cipeczki inne co dnia. A tak naprawdę jedyną osobą chodzimy. Mi się troszkę nudzi. Musimy z nami chodzić do pralni. Dobra, widzowie, jest taka sytuacja, że zdecydowaliśmy z chłopakami, że pójdziemy. Tutaj trochę co mnie widać, a to bez różnicy większej. Uważam, że słyszycie mój pyrki głos. No ale. I padł taki plan, że pójdziemy na stację.
a no kupimy sobie mało co nieco, no i te papierosy dla pana ochroniarza, dzień nas chroni, obiecaliśmy mu, a obietnicy się harcerskiej nie łamie. I tak bierzemy mapę Google tak zwaną, szukamy najbliższej stacji paliw, no i znajduje nam najbliższa stacja kilometr, to i tak dość duże osiągnięcie jak dla graczy, żeby przejść tyle. No dobra, jednak będziemy jechać hulajnogami, widzowie, czyli podróż się urozmaiciła delikatnie. No ale kontynuując historię, zamknij pizdę, była taka sytuacja, że... Tylko o czym ja mówiłem. A, i znajdujemy właśnie tą stację na mapach Google. I ona wynosiła kilometr, ta trasa wynosiła kilometr. 15 minut, albo 18, a pralnia robi się 20, więc po szybkich obliczeniach matematycznych, po połączeniu potęgi mojego i potęgi umysłu Pyrki, doszliśmy do jednoznacznej tezy, że... No co? Że nie zdążymy, nie wyrobimy się przed zakończeniem prania. I Pyrka mówi, że on w Poznaniu właśnie chodzi często do takich automatycznych pralni, kampi, jak ktoś wyjdzie, jak nie zdąży na czas, daje sobie tak 5 minut, jak nie przyjdzie, on wchodzi i mówi, o, już moje pralnie się zrobiło, to ja biorę i wychodzę. Raz to Pyrka zdradził nam sekret na darmowe ciuchy, jeszcze czyste. Jeżeli ktoś jeszcze jakieś fajne tutaj sztuczki bądź triki, zapraszam na kanał Pyrki, spryciarze.pl / Pyrka. Mamy tam różne rzeczy, na przykład jak zwalić winę na kołcze, a nie konia. Widzowie, szczerze wam powiem, nie wiem, już tak chodzimy, ale kończy nam się powoli prowiant. Pyrkam jedną butelkę wody. No już jej nie ma. Zaraz zbieramy z odwodnienia. Bierzemy samochody jakieś. Mamy zero jakiekolwiek kontaktu z cywilizacją. Kurwa, dużo na tej pustyni. To są nowe... Tak, jak one się nazywają? To są nowe wielbłądy naszej generacji. Mechaniczne wielbłądy. Niestety nie mamy do nich dostępu jeszcze. No i co? Można więcej powiedzieć. Światło się tam palą, więc nie jesteśmy jedynymi pojebami, co chodzą o trzeci, kurwa, albo tam drugiej. Kbijamy na Wiksę? Kbijamy na Wiksę? No. Nie, bo jutro musimy wstać i trenować ciężko, miwaczko. Dzisiaj zero alkoholu. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale spotkaliśmy się z tak zwaną sztuką uliczną. Sztuka warszawska. Jeżeli nie widzieliście dokładnie, to było tam napisane nieironicznie fiut. I w sumie to tyle, jak wam chciałem powiedzieć. Zmienił się delikatny plan działania. Rozdzieliliśmy się z Pyrką, ponieważ doszliśmy do wniosku, że w sumie po co iść, jak możemy pojechać hulajnogą i to nagrać. Dobra, widzowie, udało nam się odblokować. Niestety jest tylko jedna, więc jedziemy po drugą. Jaka jest szansa, że przeżyjemy? 100%. Widzimy się zaraz na drugiej hulajnodze. Dobra, udało nam się po mniej więcej jakiejś godzinie podróżowania znaleźć trzy hulajnogi, wrócić do pralni, znaleźć ubrania, które jeszcze nie zostały zajebane przez nikogo. Chciałbym tylko zaznaczyć, że 1,5 kilometra chłopaka, żeśmy kurwa, no prawie 40 minut. Jest prawda. No jak 40 minut? Ale ważne jest to, że udało nam się dotrzeć tutaj wspólnie, siłą przyjaźni. Mamy trzy hulajnogi. I tymi trzema hulajnogami będziemy wracali do APC, 6 km. Będzie super zabawa z najlepszymi kumplami. Zamknij pizdę, jedziemy. Dobra, widzimy się później. Siema, jest 12.30 około. Kolejny dzień trenowania, kolejny dzień robienia scoutingów, analiz i co? Kolejny dzień vlogowania też, prawda? Także zapraszam do oglądania. Co tam? Pamiętajcie, żeby nie używać A-wordów, B-wordów, C-wordów, D-wordów, E-wordów, F-wordów, H-wordów, K-wordów, N-wordów, W-wordów, Z-wordów, Y-wordów i chuj wie co jeszcze. Powiedziałeś C-worda. Ty ananasie, ty bakłażanie, ty cipo, ty dupku, ty... To już musisz zdjąć. Co jest dalej, mam powiedzieć? A, B, C, D, E. Ty figamiga.
Ty grubasie. Ty... Jak jest słowo na samocha? Hamaku. Ty hadziny. Ty hamaku. O nie, tylko nie od hamaku. Ty imbecylu. Ty jełopie. Ty kupo polna. Nie wiesz, co powiedział. Co, ja ty lumpie. Alfabet zaturalny. Ty mopsie. Ty... Nobie. Narcyzie. Co jest poem? Niski człowiek. O. Ty... Oktopusie. Dwa. Potem jest ty... Paruwo. Dalej nie wiem. R? No właśnie, co na takiego, co? Ropucho. Albo ty żygu. Co? Ty żygu. Właśnie ty, który to oglądasz. Żygu. Żygu, żygu, żygu. No i co tam w pier... Kosadille z mięskiem serem. Ale nie możesz mówić żadnych wordów. Musisz wszystko pipować. Więc... Pip! Więc je bip, bip. Co tam pi, bip? Pije? A, kole, mogę to powiedzieć, bo tak. Co robi? Nienawidzę czarodziejów. Trzeba będzie to wyciąć. Nie będzie można trzeba tego wypikać? Wyciąć. Można ale nie wypikać? Trzeba tego pikać, kurwa. Nie można. Czemu to trzeba wypikać akurat? No bo, nie wiem. No wszyscy, teraz jest się totalnie secure. Bo wszyscy piszą i trzeba wycinać 15 sekund materiału, potem się film renderuje 20 lat. To jest manualne zapicie. Co za... bup.pl Gra zapanowany, bo pił z... Options? A ty nie boisz się bana? Nie wiem, ale zamówiłem coś i tego, jeszcze tego nie znalazłem, kurwa. Ej, w sumie no, dziwne, że... W sumie dziwne, że... Chlebki, chlebki. Ty, w sumie dziwne, że żartu klocucha jeszcze nie zdjęli. Jakich? No z tym zachodzącym słońcem. Czemu mieliby kurwa zdjąć? Przecież... No bo ściągają wszystko. Ale no nie, to tak nie działa. Jak nie? No możesz normalnie wrzucić film na YouTube, gdzie jest normalnie... Lecą N-wordę, P-wordę. Albo po prostu demonetyzują ci film, co nie? Nagranie, ale ten, ale to nagranie jest. Ale to nie chodzi o YouTube'a, tylko chodzi o... Riot Games. A, bez kitu, bo Riot Games i kurwa klocuch to mają tyle wspólnego, co mój stary z twoim. No tak. Że się ruchają ale, tylko. Ale to tak samo jak to, co ten żart na przykład też, jaki ma związek na przykład. Ale i tak trzeba go wyciąć. Co? No to co wczoraj było. Co? Z tym spaniem. Z jakimś, no tak, no ale chodzi o to, że ja po prostu jako gracz w pewnym stopniu reprezentuję jakby Riot Games. No. No i no. Na przykład mogłem sobie nie życzyć, no i podkreślam, żartów z Brian'a k***inę. No dobrze, ale na przykład mogą sobie też nie życzyć z picia spermy żartów też. No mogą, ale wtedy są rasistami. No ale na przykład, no ja wiem, no nie no, ja bym rozumiem ich punkt widzenia, że przepraszam, że mówię kurwa z pełnym ryjem. A mam bardzo ważną rzecz, bardzo ważny komunikat do przekazania. I Pyrka też mówi z pełną buzią, a ja biorę z niego przykład. Ja nie. No i co ja mówiłem? Zostawić mi światło, Jimmy. Co zepsułeś? Ustaw mi światło. Dobra, a ty jak się wypowiesz? Czy można mówić żarty kontrowersyjne, czy nie? Na przykład jak Defles powiedział kurwa, ten żart. Kurwa, może trzeba, bo mówię znowu jebane. Ja mam powiedziałbym coś, ale boję się, że tego nie wytną. Jebać. No kurwa! Wytnijcie. Musiałem to powiedzieć. Kurwa, wstaw to, wstaw to. Wstaw to. Ustaw mi światło. A można to wypikać? Nie. Można wypikać. Chociaż z ruchu, jak będą jacyś ziomkowie, co czytają z, z ruchu... Wytnijmy. Dobra, no trzeba wyciąć. Krytyka wycięta zostanie, bo inaczej czeka nas w dupę jebanie. W imieniu moim i całej pompa team. Kochać wszystkie narody. Myślałem, że powiesz coś z tyłu. Przestańcie nas prześladować. A to też kurwa, skurwysyny. Weź, bo często, że nosem machasz i zaraz wytniąć trzeba będzie. Ustaw mi kamerę. O wiem, zrobimy tak. Kurwa, jeżeli nie przestaniecie zdejmować naszych filmów,
to on, nie, ten ładny chłopak, on że nie jesteś w stanie się zdejmować naszych filmów, to wy będziecie mieli krew na rękach! Pierdol go! No idź kurwa, tylko uważaj. I tak trzeba będzie to wyciąć. Uważaj, nie, no wstawiamy to. Nie, trzeba będzie to wyciąć. Bo... Czemu? No pogrozisz mu nożem jakimś. O to. Nie, kurwa, tylko nie nóż do krojenia, kurwa, nawet masło, nie wiem czy to masło. Tak, o to też trzeba będzie wyciąć, bo to jest z tego zachęcanie do samookaleczania się. Słuchaj mnie. No słucham cię. Gdyby nie ja, to by nie było vlogów, bo nikt nie chce nagrywać z was. Wczoraj pierwszy raz coś nagraliście i się podniecasz. To był najlepszy materiał. To był najlepszy vlog w historii. Znaczy vlog może nie, ale materiał zdecydowanie najlepszy. Rozumiem. Gdzie mam kolejne nogi dziś? Tego nam nie... Ej, a tego nie usuną, prawda? Czeka, a co mam tu usunąć? No będzie, że są dyskryminacja jest. Co? No. Wiesz, że nikt by o tym nie pomyślał, jak kurwa byś tego nie powiedział. Ale ja już jestem wyczulony na wszystko i muszę wszystko rozważyć, bo ciągle każą mi coś wycinać, no co ci powiem. No to niech się... No właśnie. Zastanowią, czy oby materiał nie łapie się w tak zwane kategorie żartu. Albo satyry. Albo satyry, albo ironii, albo sarkazmu. Mordlein wierzę w was, że to zrobicie. Za karę. Mordlein. No to wyzmy warka, zapewne. Wyzmy warka? Tak jest. Mordlein. Patrz ile dobrych rzeczy. Kurwa, bez kitu. Nie, tego nie pokazujemy. Dobrze, że tego nie piję na vlogu. Wypiję po vlogu. Ale nie. Jak będzie jeden like, to wyzeruję. Ale nie na vlogu. Masz... Kiedy? Na prywatnej transmisji. Dobrze. Po European Masters. Jak już nie będę mógł zostać zabanowany. Rozumiem. A jak ci dadzą bana na przyszłe rozgrywki? Kurwa, zapicie piwa. No słuchaj no. Za wszystko ci mogę dać. Ostatnio mu powiedziałeś żart. Mogą mi dać klapsa. Ostatnio powiedziałeś żart i musieliśmy go wyciąć. O czym był ten żart? Możesz zacytować? No nie mogę. No to czemu nie możesz? No słuchaj, bo będę musiał go wyciąć. Czemu? No to powiedzmy go i go wytniemy. No nie, ale mogę zapikować. To wypikaj. Ale... Powiedziałeś coś takiego. Ja na swoim streamie kurwa codziennie coś takiego mówię, nawet gorsze rzeczy. No widzisz, no i na streamach można, ale na YouTubie nie. Nie mów takich rzeczy, bo trzeba będzie wyciąć. Żadnych awardów, b-wardów, c-wardów. Jakich awardów? D-wardów, e-wardów, f-wardów, g-wardów, z-wardów, y-wardów. Żadnych słów nie można mówić. Już nie my... mają nacechowanie negatywne. Nie my vlog będzie. Co? No, no bo teraz można, dostać bana za wszystko. A mi się nie chce codziennie zdejmować transmisji, żeby wyciąć 15 sekund. Pyrka, no. No i będzie trzeba to wyciąć. Będę musiał napisać. O nie, proszę. Nie. Proszę to zapikać. Nie, napisali do mnie kurwa z YouTube'a. Nie no, z YouTube'a nie piszą, tylko skądś indziej. Z prokuratury piszą. Pisze prokuratura i mówię tak. Dobra, pyrka, ale kurwa. Jesteś takim jedzeniem. To kurwa kawę z pleścią jebaną. Kana wylewasz. Kurwa, pomyślałem o tym gumie jebane. Wchodzę do tego ruma jebanego. Nie dość, że kurwa miał muchę w kawie. Nie dość, że pije kurwa zimną kawę, pyrek. Debil jebany. To jeszcze przychodzę i kurwa pleśń jest na tej jebanej kawie. Nie mogę być pleśń przez kurwa parę godzin. No kurwa, no była pleśń na tej kawie zajebanej. Jesteś kurde. Ale już nie ma, bo spiłem. No, ciekawe co, no, pyrka, to nie? To nie dla widzów o słabych żołądkach. Mleko by było jak coś. O, mleko. No tak. No zdrzygaj się jeszcze na widzów. Jeszcze kostkę dodajcie tutaj. Przepraszam każdego widza, którego obrzydziłem tymi odruchami wymiotnymi, ale musicie kurwa zrozumieć, że życie z pyrką to nie jest kurwa łatwa sprawa. Czemu się zgadzasz? No nie jest świadom tego. Robisz antyreklamę sobie. Jak jakaś dziewczyna się znajdzie na Tinderze i będzie cię znała, to powie się, kurwa, to ten ohydny gość od tej kawy spleśniałej. Ale ona chyba spleśniała, tam było mleko po prostu. To była mleko. Czemu nie mogę przejść Kajima? Kolda test od tego. Czekaj, bo kurwa, obiadam dla brunesa. Warzywka dzisiaj. O! Orzeszki. Miks mój ulubiony.
Hadzima, jak będzie 5 lajków pod vlogiem, to poczekamy, aż to spleśnieje, zjesz to i przejesz to. Poczekamy, aż to spleśnieje, zjesz to i przelejesz 1000 złotych. Ale to on jest od grzybów, nie ja. Przelejesz 1000 złotych na jakąś fundację. Nie będę przelewał. A co, bo kurwa nie chcesz ludziom pomagać, tak? No właśnie, taki kurwa. Wystarczy, że na was ciągle przelewam. Siema. Kończymy tego vloga w kurwionym mną. Oglądałem mecz TSM-u na Golden Guardians i to, co się odkurwiło. To jest jakiś... To jest jakiś drama. Także co? Zwycięskie TSM. Jutro mecz na Greków. Póki co ten dzień zbyt dobrze się nie rozpoczyna, ale mam nadzieję, że się dobrze skończy, prawda? Także trzymajcie się i do zobaczenia z tym razem. Nara! W ogóle to nam się dzisiaj jakiś drugi brodacz nagrał na vloga. Jeśli kojarzycie kto to, to dajcie znać w komentarzach. Tylko iluminator.